Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z następnym albumem, który miałam okazję wykonać. Jest to bardzo prosty album, wykonany z kolekcji Piątku 13, Cute & CO. Widzieliście ją już w innych moich albumach, ale ja naprawdę uwielbiam tą kolekcję i ona tak strasznie pasuje mi do dziecięcych prac, że mając kolejny album do zrobienia, znowu sięgnęłam po tą kolekcję. Mam nadzieję, że album się Wam spodoba. Jest naprawdę bardzo prosty. Okładka ma wymiary 16 na 16 cm. Grzbiet ma 7 cm. Z tyłu jest bardzo prosty, brakuje jeszcze mojego logo. A na okładce mamy shaker box z napisem. Album, literki wycięte wykrojnikiem, shaker box pod kalką, z cekinami, do tego tutaj mamy takiego zajączka, który był w tych wypychankach z Actiona. Tutaj mamy znowu jeżyka z jabłuszkiem, grzbiet obłożony jest tapetą taką welurową, w kolorze kremowym, składa się z 5 kart, metalowe narożniki, i wiązany jest na 2 wstążeczki, te cieniutkie. Album jest naprawdę bardzo prosty w swoim... W tym wydaniu akurat wyszedł mi taki prosty. Prezentuje się tak. Mamy pierwszą stronę, gdzie jest mata na zdjęcie. Zdjęcia, które się tutaj pomieszczą, mają format 9 na 13 cm. Maty na zdjęcia i karty. Karty pochodzą z Craft O'Clock. I zostało mi ich jeszcze trochę z innych prac. Bardzo mi tutaj pasowało, żeby wykorzystać je jako dodatek w tym albumie, więc kilka z nich po prostu wycięłam i znalazły miejsce w tym albumie. Tu jeszcze będzie imię dziecka, wycięte właśnie też wykrojnikiem. Czekam tylko na potwierdzenie imienia. No tutaj mamy zwykłą matę. Na kolejnej stronie wodospad zamykany na magnes, co jest akurat częste w moim przypadku, który zmieści 7 zdjęć. A tutaj kolejna mata z jeżykiem, który nie jest do końca podklejony, więc można sobie zdjęcie wsunąć. Na kolejnej stronie bellyband z matami na zdjęcia. Do wykończenia tego bellyband użyłam dziurkacza z Empiku z firmy Heida. I tutaj też jest wykrojnik, takie kółko z falbankami. Ono również pochodzi z Empiku. W Empik Online dostępne są również wykrojniki. W stacjonarnym sklepie nie widziałam, żeby były, ale w tych online są na pewno. Tutaj jest pusta strona zostawiona z możliwością wklejenia zdjęcia i podpis to dziewczynka. Te podpisy również są z Craft O'Clock. I otwierana strona, w której mamy kieszonkę ze słonikiem i podpisem urocza. Na kolejnej stronie jest książeczka, pod której schowana jest karta z napisem Garść Szczęścia. A kolejna strona to mata na zdjęcia i napis Wspomnienia. Tutaj zrobiłam taką wysuwaną matę, trochę inną niż zwykle. To jest wykrojnik, który ostatnio dostałam z AliExpress. Bardzo pozytywnie się zaskoczyłam tym, że wystarczy raz przeciągnąć go przez maszynkę i wszystkie wzorki dokładnie się wycięły. Po wycięciu wykrojnikiem ja podkleiłam sobie go dodatkowo na papier i wyszedł mi taki wzór, który właśnie tak przykleiłam tylko tutaj taśmą PET i zrobiłam taką wysuwaną matę na zdjęcie. Kolejna strona to znowu klasyczna mata i tak samo na samym końcu. Wyjątkowo na tej stronie nic się nie dzieje. Tak jak mówiłam, album jest naprawdę bardzo prosty, a wydaje mi się, że fajnie wyszedł, taki skromniejszy.
pomieści około 30 zdjęć 9 na 13 cm i myślę, że będzie fajną pamiątką dla maleństwa na lata, tak samo jak dla rodziców dziewczynki. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o takich prostych albumach, prostych w swojej formie, które w większości po prostu eksponują najważniejsze zdjęcia. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Mam nadzieję, że tak. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!